Siemanko, siemanko, kochani. Chodzimy po taki most. Jest Arek, jest Machony, jest tam Gabryś gdzieś tam. I co, bierzemy sprzęt. Ja wchodzę prosto do wody, tam nie ma co się szczypać. Most typowo drogowy, więc tu może być totalnie wszystko i nic. Zobaczcie, już mam gaśnicę. O kurde, powiem wam, że tu jest całkiem ciekawie. O, jest pan tu trochę stary kwadraciak, jaki długi, zobaczcie. Ła. Tu jest tego pełno, myślałem, że tu nie będzie nic, a tu nie ma lipy. O, kolejne miejsce, kolejny złom. Na po prostu magnesy, zobaczcie, ile jest tutaj złomu. Po prostu masaka. Ta, macie pieniążek na oko. Mi się nie goszy. Tyk. No i Gabryś ma puszkę, widać. I worek na śmieci. Zobaczcie, kolejny miejski elemencik. I tam Pręcisław. Ale jak nie zbieraj, bo to jest zbiór to magnesem. Nie ma sensu się brudzić. Gwoździe masz, no. Idziemy do tego wiaderka. Ło, ale mi się chwyciło. Nie. Wiaderko zaczymy. O, Pręcisław sam się do mnie skoczył, sam pręd do mnie. Wiaderko nie wiem po co. Dobra. Ciągniesz? No. Masz trochę złomu, panie. O to chodzi. Kapsle, jakiś miernik. Nie wiadomo co. I do wody. A ja tak zbieram. I zobaczymy, co tam uzbierałem. Tyle gwoździ, tyle kapsloków. To jest jakieś chyba od lampy, wizjer? No. Fajna sprawa. No i zobaczcie, kolejny raz ciągnę za sobą po prostu magnes i ile tego jest. Ty, masz kawałek rurki, o. Rurki i chyba klucze? Nie. Co to jest? Jakieś tam farfosle. To jest z elektroniki, to zapewne jest. Aha. To jest z elektroniki, jak nic. Teraz jak to zbierz. No, będzie ciężko. Ja, ciężko. Tak. To jest jakaś tempadzida? Lampa. To jest lampa. Tak. Taka lampa. Ty Neptunie jeden. Lampa. Lampa. Ty, bo ja wiem, bo to na olimpiadę ty biegłeś i tutaj zgubiłeś. We are the champion. Tutaj pozostajemy, bo tu wychodzi co chwilkę jakiś towar. A tu tam te stringi. Tutaj jakieś te elementy. Tek? Ła. I jest. Kurde, znowu jakiś elemencik i pieniądz. Patrzcie, 5 groszy. Niby metalowy, a mosiężny. Tak, nie mogło zabraknąć kawałek czegoś takiego. Nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. I baterii. Niestety baterie są wszędzie. Aj, szkoda. Łowi ze mną drugi raz. Zobaczcie, no kurde, rura za rurą. Fan za fantem, no to jest człowiek. Co to jest? Nie wiem, to jest pełne w środku. Wiem co to jest odwiert betonowy. No. Powiem wam tak. Znowu jestem w jednym miejscu. Co chwilkę coś mam. To znowu wyławiam, co to jest. Rzecz bliżej niezidentyfikowana, o, ale tu jest aluminium. Tutaj z tej strony. No i ciągle to tutaj wychodzi. To takie rzeczy. To właśnie, o, wiecie. Grabyś sobie rzuca na spokojnie, ciągle coś wyławia. Od kapsloków aż po bieliznę na damską. A tam Machony jak wygleć. Jest i działa. No rzecz chyba. Coś tu się mi ułapie mocno, chyba muszę sobie pomóc. Zobaczymy czy mam tutaj. Tak, jest. Nakrętka, szlaka i te inne sprawy. Jo, ile tego jest? Nie było wszystko z tego jednego miejsca, bo zobaczcie. Taki pająk. No. Ła. Ładna sztuka.
Oto macie, jak ja mówiłem, jak inni mówią, na żywca. Coś jest. Co to jest? O, coś się wyłoniło. Taki łącznik fajny. Ty, ja nie, nie, to nie jest łącznik. Jejku, to jest stara łyżka do opon. Do zupy, tak. Dobra, zmieniamy miejscówkę. Tutaj widać o te czarne stringi. Co tam ja wyłowiłem generalnie, a nie Gabryś, tak jak mówiłem. Jest ta smródka. Do tego. Zmieniamy miejscówkę, bo po prostu tutaj mało jest towaru. Miałeś takiej propozycji, że pozbieraj puszki, panie. O! Tu jest jakaś znowu puszeczka. O! Kurde, towar trochę jest jeszcze. Mamy kolejne miejsce. O, tu już jest głębiej, fajnie. O, pan. O, patrz, jak kolega ochlapał. Wszystko widziałem. Tak, na pewno. Ja go znam. To było specjalnie. Wsykuję do wody. Dobra. Mamy teraz łopatę. Jest łopata. No, dobra. Ciągnę magnes za sobą, takie małe pręczki zbrojeniowe. Znowu coś takiego dziwnego. Nie, to już miałem kiedyś. A wiem, to było z poprzedniego miejsca, ale się przepiło. No i zobaczcie, takie coś jest. A ta marura tam. No powiem wam tak, coś wyciągam. Coś nawet dużego. Chyba to chwycę. Nie, nie chwycę tego. Co to jest? Co to jest? Znowu jakieś pieniądze? Wór. Ty, worek, a w środku nie wiem, coś jest. Ty. Co to ma być? A nie mogę. Tak, ale... Ale wiesz co, to jest strasznie ciężkie. Co to jest? Ale plastikowe. Ciekawe co tam jest w środku. Zaraz zobaczymy. Ty, ile tu jest metalu? To jest cały wór metalu. Dokładnie. To... Pamiętajcie, żeby wiaderka pozostawiać w dobrych miejscach. Nie tak jak to, które próbuje mi właśnie uciec. No powiem wam tak, teraz ja miałem szczęście. Zobaczcie kokosa. O i ta linka, za pokażę lepiej. O, macie. Zobaczcie kokosa. No mega. No nie ma to jak zamek. Dawno go u mnie nie było na kanale. O, trafiło się, ale powiem wam tak. Miejsce bardzo fajne i męczące, bo strasznie jest nierówne, a przez to... O, coś chyba jeszcze jest. Nie, wydawało mi się. Miejsce jest męczące. A nie, jest tam kawałek blaszki jeszcze. Tam w ogóle miałem cały... cały worek metalu. I co? Z powrotem na brzeg, na złom i się odtworzy. Kobitki, wy to powinniście wiedzieć, co to do jasnej cholery jest. Bo nie mam pojęcia, totalnie jakieś gacie, jakieś dziwaczne? Nie wiem. Ja się na tym nie znam. Kurna, no może wy wiecie. Co to jest? No jest, wreszcie jakiś porządniejszy elemencik. I szukamy dalej. Coś tutaj siedzi. A powiem wam tak, tu jest taka duża warstwa, jest piachu, kamieni, gruzu, że muszę sobie pomagać rękoma. O. Co to? Nie macie. Taki błotnik. O. O. No i wyłowiłem coś kolejnego. Coś od czegoś, do czegoś, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co to jest. No powiem wam tak, że w tym miejscu to jest sygnałów trochę. Jest przyciągoń. Tylko trzeba się trochę się
z tym namęczyć, bo jest, jak mówię, wrośnięte przez wieki, lata, kurde, w ogóle. Dobra, i do kolekcji. Zobaczcie, ja łowię z brzegu. Mam w ogóle? Tak, mam coś. O, mam kawałek rurki ładnej. Ja tak samo kawałek rurki. O, no i widzisz, ciągle coś jest. Widzę, że boję wam, muszę trochę popracować, odrobić tu bazę, o tutaj, nad miejscami poszukiwań, je rozszerzyć. Nie tylko mosty kolejowe, ale też takie właśnie mosty drogowe. Bo to jednak fajna sprawa. A tu zobaczcie taką ciekawostkę. Co to jest? To mi się w ogóle nie przyciąga. Co to jest? O Jezu, to jest znicz. Myślałem, że to jest jakiś kawałek metalu. No. Dobra. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie na żywo. To jest taka miseczka, widzisz? Tak, to wiesz, co mi się wydaje, że to jest znicz też. Tak, jeszcze tu jest chyba obok jakiś cmentarz pewnie. Nie, miska. Nie, to jest miska, tak, tak jak mówisz. No to masz, masz tego. Dziękuję. Kolejny zestaw młodego mechanika połowy czasu. Jest nóż. Nóż taki piękny. Tego. Jest. Młody Krakowiak. Tak. I jest. Tłok. Tłok. No i jest kolejny kawałek blachy wyłowiony. Jak widać, magnes 70x40 daje świetnie radę w obudowie zamkniętej. Czas na mnie, mam kawałek blachy. A tutaj jeszcze mam naokoło w ogóle. Widzę kółko. Gdzieś tu widziałem to kółko. Znaczy, czy podniosę? Nie, nie podniosę. No wezmę tak. Stare kółko od wózka dziecięcego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie. Młodziuteńki narybek. Zobaczcie, ile tu ich jest. Tak wyglądają od góry, tak od dołu. Przepiękne. Dobra, siłowałem. To i mam. Może komuś zrobić jajecznicę. No, jest i głośnik. Ja to tak już wyciągam i wyciągam towar za towarem, a zobaczcie, ucieszył mnie młotek. Jest młotek. Dobra, tutaj to. O, tak będzie lepiej. No kurde, coś pięknego. Kolejne elementy. Nie no, masakra. Może nie flaming, ale też ptak. No, papug jeden. No to papuga, no. No i czas na mnie. Wreszcie mam podkowę, trochę szczęścia. No i kawałki. To jest akurat spornik od stołu drewnianego. Gwoździe, pręciki i pełno złomu. Pan poważny. Kończymy. Nie, to się wytnie. Tak, już wytnie, to widzę. No. Dobra, kończymy to zabawę. Zatopione skarby się czekają na... Tutaj to na złomu spokojnie się siedzi jeszcze. Nie? To na spokojnie. Nie no, nie wygłupiaj. Nie, spokojnie. Tak, 50. No, patrzcie, coś niebywałego. Ma być poważnie, to będzie poważnie. Tak, na pewno, bo dobra. Poprzednia scena była taka pipila po fał. No. To się tak... Wrócę obie. Dobra, Tomek, Arek. Gabryś. Cię. Wielkie jo, i zobaczcie. Patelnia, jakieś tam tego, błotnik, taka pełna, nie wiem ile tu czasu byliśmy, to jest nieważne. To miejsce jest czyste dzięki nam. I co? Troszkę. To tu jeszcze jest od groma i ciuciu. No bo się to ma, jeszcze tu jest. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do kolejnego odcinka. I wpadajcie do Machonego bez spiny na kanał. Ejo, cześć. Pa.